Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film z serii Otwieranki, w którym pokażę Wam dzisiaj, jakie książki trafiły do mnie w ostatnich tygodniach, co sobie kupiłam, co sobie wybrałam, co przysłały wydawnictwa na moją prośbę. Zaczynamy od książki, na którą bardzo długo czekałam. Czekałam od chwili, kiedy pojawiła się zapowiedź i wreszcie udało mi się ją kupić. I jest to Ilustrownik. Jest to książka napisana przez historyk sztuki Grażynę Bastek i jest to przewodnik po sztuce malarskiej. I jest to książka, która jest bardzo bogato ilustrowana. Naprawdę ilustracji dobrych jakościowo jest tutaj mnóstwo. Otworzyłam, na chybił trafił, na pierwszej lepszej stronie i proszę, mamy tutaj już dwa obrazki. Te obrazki ilustrują pojęcia z zakresu historii sztuki, o których opowiada autorka, a opowiada o wielu rzeczach, począwszy od warsztatu malarza, poprzez to, kto w takim warsztacie pracował, czyli na przykład czeladników, uczniów i inne osoby. Opowiada o tym, jak produkowano farby, opowiada o różnych technikach malarskich, o podobraziach, o bardzo, bardzo wielu rzeczach, z którymi możecie się spotkać, ucząc się historii sztuki, interesując się historią sztuki i mówiąc o historii sztuki. A że Grażyna Bastek opowiada w sposób bardzo ciekawy, arcyciekawy powiedziałabym nawet, to nie jest to taki suchy słownik z definicjami, lecz każda kartka to oddzielna gawęda, oddzielna opowieść o sztuce napisana z wielką pasją oraz z wszechstronną wiedzą. Także bardzo na to czekałam, wreszcie mam, na razie przejrzałam, podczytałam tu i tam, ale na pewno przeczytam tę książkę od deski do deski. Kolejna książka też będzie związana ze sztuką, ale jest to powieść. Powieść norweskiego autora Larsa Sabie Christensena pod tytułem Modelka. I ta książka opowiada o artyście, o malarzu, który doznaje krótkotrwałej utraty wzroku. I bardzo jest przerażony, ponieważ sztuka znaczy dla niego bardzo dużo. Jego życie trochę się zaczyna sypać, nie radzi sobie z tym strachem, z tym lękiem, cierpi na tym rodzina. I jeden z jego kolegów podsuwa mu pewien pomysł, który ma pomóc powrócić mu do spokoju i do pracy nad obrazami. Podejrzewam, że tym pomysłem będzie jakaś modelka, ale tego jeszcze nie wiem, ponieważ Otwieranki to opowieści o książkach, których jeszcze nie przeczytałam. I ta książka skusiła mnie tym, że opowiada o sztuce, ale także tym, że bardzo cenię tego autora, lubię jego książki i lubię ogólnie książki norweskie. Bardzo mi jakoś pasuje nastrój norweskich pisarek i pisarzy i to, w jaki sposób opowiadają świat. Także modelkę wybrałam z wielu powodów. Kolejne trzy książki, które przygotowałam, opowiadają o osobach w pewnym stopniu związanych z książkami. Czy to z wydawaniem książek, czy też sprzedażą książek. Oszustwo Zadie Smith to jest pierwsza jej historyczna książka. Akcja dzieje się w XIX wieku i ta historia to opowieść o życiu pewnej kobiety, Elizy Tusze, która wiedzie spokojne życie, jest gospodynią, jest także nieformalną redaktorką takich dość kiepskich romansów, powieści i jest kobietą, która ma duże ambicje. I to książka o silnej kobiecie, która wie, czego chce, ale także kobiecie, która nie zgadza się na zasady panujące w owym czasie w jej kraju. To kobieta, która chciałaby żyć na własnych zasadach, choć nie jest to łatwe i naraża ją na wiele niebezpieczeństw. Także Oszustwo to książka, którą wybrałam i dla autorki, i dla tematyki. Wszyscy zakochani nocą. Mieko Kawakami, japońska pisarka, o ile dobrze się orientuję, napisała powieść o korektorce pracującej w wydawnictwie, która wykonuje swoją pracę z pasją i oddaniem, choć jest to praca nużąca,
długotrwała i przysparzająca ją niejednokrotnie o ból głowy. Jest to kobieta, która jest taka zamknięta w sobie, dość chyba zakompleksiona, która nie utrzymuje zbyt wielu kontaktów towarzyskich, aż do czasu, kiedy poznaje pewnego mężczyznę, który wyrywa ją dosłownie z tego monotonnego życia i pokazuje jej zupełnie inny świat, świat romantyczny, ale także świat seksualny i być może jeszcze jakieś inne rzeczy. I powiem Wam, że ta książka przyszła do mnie dopiero dzisiaj i ja ją sobie tak przejrzałam i trafiłam na dwie sceny erotyczne i trochę mnie te sceny erotyczne striggerowały, ponieważ miałam wrażenie, że bohaterka nie wyrażała zgody, a i tak doszło do aktu seksualnego. Więc nie wiem, co to będzie za książka. Myślałam, że bardziej romantyczna, a wydaje mi się, że może niekoniecznie po przeczytaniu tych dwóch fragmentów. Także wszyscy zakochani nocą, książka pod dużym znakiem zapytania, chyba nie tak romantyczna, jak można by sądzić po tytule. I trzecia z tych książek związanych z książkami to Księgarnia w Paryżu. Tak wygląda okładka. Książkę napisała Kerry Maher i opowiada o autentycznej paryskiej księgarni, która nazywała się Shakespeare and Company i została założona przez, zdaje się, Brytyjkę, która sprowadzała do Paryża anglojęzyczne książki. I ta księgarnia bardzo szybko stała się taką mekką dla wszystkich artystów, dla wszystkich literatów, którzy w owym czasie mieszkali w Paryżu i w okolicach. Tam spotykali się Ezra Pound, tam przychodził Ernest Hemingway, tam zjawiał się James Joyce, czy też Francis Scott Fitzgerald. I to jest powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach i nawet wyklejki ukazują nam prawdziwe fotografie, tutaj akurat fotografia przedstawiająca Hemingwaya wraz z założycielkami księgarni i tutaj mamy jeszcze jedną. Powiem Wam, że początkowo myślałam, że zamawiam książkę, która nie jest powieścią, ale kiedy zobaczyłam, że to jest powieść, to pomyślałam sobie, że może nie będzie aż tak źle, może będzie to fajnie napisana powieść, która pokaże mi świat Paryża, centrum kultury i miejsce, które tętniło życiem ze sprawą pisarzy, którzy tam zjeżdżali, żeby tworzyć, pracować i mieszkać. Następne w kolejności ułożyłam dwa kryminały. Mam tylko dwa kryminały, bo jak wiecie, ja za dużo ich nie czytam, ale czytam swoich ulubionych autorów i wtedy, kiedy coś gdzieś tam mnie zaciekawi i mam ochotę na kryminał. Pierwszy z nich to nowa powieść Weroniki Mati pod tytułem Rój. Weronika Matia to jest ta autorka, która w zeszłym roku dostała nagrodę za najlepszy debiut kryminalny. Lubimy czytać. Teraz wydała trzecią książkę. I ta książka opowiada o zamordowanej kobiecie oraz o jej sąsiadach, którzy wkrótce po morderstwie zaczynają znikać w takich tajemniczych okolicznościach. Pojawiają się tutaj, tak mi się wydaje, jacyś nowi śledczy, których nie znamy z poprzednich książek, ale być może się mylę, bo ja nie mam zupełnie pamięci do nazwisk i dla mnie to nie jest istotne, którzy prowadzą śledztwo w tej sprawie. Myślę, że to może być bardzo ciekawe. Książka nie jest jakoś tak bardzo rozdęta i bardzo gruba, więc może być ciekawym kryminałem na jeden czy dwa wieczory. Tego samego, jeżeli chodzi o objętość, nie mogę powiedzieć o kolejnej książce. Wszystko płonie hiszpańskiego autora Juana Gomeza Jurado, którego prawdopodobnie znacie z książek z serii Reina Rocha i także innych. To jest początek kolejnej trzytomowej serii i mamy tutaj trzy kobiety, które utraciły wszystko i są zdesperowane, zdeterminowane, aby się zemścić na osobach, które im zaszły za skórę, a może także na innych. Opis, powiem Wam, jest dosyć skromny. Tutaj znajduje się tylko kilka zdań opisu i tak naprawdę nie wiem, jaka krzywda się wydarzyła tym kobietom, ani jaką krzywdę one zamierzają wyrządzić ludziom,
z którymi mają na pieńku. Ale jak znam tego autora, będzie tutaj bardzo wartka akcja, będzie się bardzo dużo działo, dlatego też postanowiłam przeczytać tę książkę. Tym bardziej, że seria, o której wspominałam na początku, bardzo mi się podobała, aczkolwiek najbardziej podobał mi się ostatni tom, ten pod tytułem Biały Król. Także pomyślałam sobie, że warto jeszcze wrócić do tego pisarza, żeby zobaczyć, co też ma do zaproponowania w innej serii. Teraz mam dwie książki, które dotyczą Korei. Pierwsza z nich to powieść pod tytułem Wieloryb, napisana przez Cheona Myeonga-kwona. Tak wygląda okładka i to jest książka, którą zaczęłam wczoraj czytać. Jestem na 125 stronie, także jeszcze mam kawałek do końca, ale ta książka bardzo mi się podoba jak na razie i szczerze mówiąc, jak skończę nagrywać ten film, to zaraz wrócę do lektury. Książka, która opowiada o kobietach. Kobietach, nie wiem dokładnie w jakim okresie dzieje się ta książka, ale nowością wtedy są filmy westerny z Johnem Wayne'em. Także możemy sobie jakoś umiejscowić to w czasie. I jedna z głównych bohaterek jest ubogą kobietą, pozbawioną wsparcia rodziny, która trafia do różnych mężczyzn i na różnych mężczyzn, wobec których jest na słabszej pozycji, ale okazuje się o wiele mądrzejsza od wszystkich z nich i myślę, że przed tą kobietą stoi świat otworem, czy też stanie świat otworem. Tutaj spodziewam się, że ona dokona czegoś wielkiego. Na razie jestem raczej na początku tej książki, ale już widać ten potencjał, tę wolę walki, tę determinację, aby wydrzeć światu dla siebie coś dobrego, coś najlepszego. Także Wieloryb, koreańska powieść z elementami mitologii koreańskiej, ale także z realizmem magicznym. Ale jego nie ma tutaj jakoś bardzo dużo, przynajmniej na razie. I druga książka o Korei, jest to reportaż pod tytułem Bez skazy, Korea Południowa i mroczne strony obsesji piękna. Napisała ją Elise Hu. Tak wygląda okładka. I ten reportaż oczywiście także opowiada o Koreankach, które choć są piękne, choć są mądre, choć są niezależne, to cały czas próbują pracować nad swoim wyglądem i robią bardzo wiele, żeby wyglądać nieskazitelnie, żeby poprawiać wygląd swojej skóry, swoją urodę, swoją sylwetkę i w ogóle cały czas poprawiać siebie. Autorka zastanawia się nad przyczynami oraz nad skutkami tej obsesji piękna. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy reportaż, który da nam sporo do myślenia. Obsesja piękna, czyli bez skazy. Taki jest tytuł. I zostały mi jeszcze trzy książki do zaprezentowania i one są związane z nauką. Pierwsza z nich to książka z rodzaju takich, które bardzo lubię, opowiadająca o medycynie, o rozwoju medycyny, ale także o różnych ciekawych przypadkach. Napisała ją Paulina Łopatniuk i nazywa się ta książka Dama z grasiczką. Tak wygląda. Jest dość gruba, literki są niewielkie, także czytania jest sporo. I przygotowując się do nagrania tego filmu, zaczęłam sobie podczytywać w kilku miejscach. I za każdym razem trafiałam na ciekawą historię związaną z medycyną. Ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy lubi czytać o przykrych sprawach, o chorobach, o leczeniu, o kuracjach, o diagnozowaniu chorób. Ale dla mnie takie opowieści są naprawdę fascynujące i nawet nie zrażają mnie fotografie, które się tutaj znajdują, a niektóre z nich są takie dość nieprzyjemne. Tutaj powiem szczerze, że nawet nie wiem, co taka fotografia przedstawia. Ona jest opisana, ale w tej chwili już nie będę wnikała, co na niej jest. Ja po prostu nie mam zbyt wielkiej wyobraźni. I kiedy czytam nawet jakieś takie
krwawe opisy operacji czy jakichś zabiegów, to zazwyczaj mnie to nie porusza. Natomiast fascynuje mnie to, jak wiele człowiek nauczył się już o ciele człowieka, jak bardzo medycyna się rozwija i jak ciekawe przypadki się zdarzają na świecie, które na przykład taka Paulina Łopatniuk opisuje dla nas, żebyśmy mogli o nich poczytać, zdziwić się, zaskoczyć i zszokować. Tutaj na okładce, jakbyście mieli książkę w ręce, mamy niektóre pytania, na które autorka odpowiada w książce. Kolejna książka o nauce to Nudne słowo na N Rafała Żaka, która występuje w tak uroczej, wspaniałej okładce, że nie mogłam się na nią napatrzeć. I tę okładkę należy oglądać w ten sposób. Tu mamy fotografię, zdaje się, jakichś uczestników kongresu naukowego, na której są sami mężczyźni, zazwyczaj w takim dość poważnym wieku, i jedna rodzynka, czyli Maria Skłodowska-Curie. I ta książka opowiada między innymi o osobach, które się tutaj znajdują na zdjęciu, ale także o ich dokonaniach. Znajdują się tutaj jakieś anegdoty z tego, co zdążyłam zauważyć. To jest książka o nauce, ale o nauce w sposób strawny. O nauce dla laików, którzy nie potrafią mnożyć ułamków ani dzielić, ale interesuje ich świat. Książka pod tytułem Nudne słowo na N. Reportaż, opowieść o naukowcach, nauce, ich dokonaniach i o tym, jakimi ludźmi byli. Na pewno będzie dobra. I ostatnia, to jest bardzo ciężka książka, muszę się przygotować na jej podniesienie, Henryk Arctowski. Takie duże wydanie i grube, w twardej okładce. Podtytuł tej książki brzmi W świecie myśli, a napisały ją Katarzyna Dąbkowska i Dagmara Bożek. Książka zawiera także bardzo bogaty materiał ilustracyjny. Praktycznie na każdej stronie mamy jakieś fotografie, dokumenty i inne ciekawostki. I jak można się domyślić, jest to bardzo ciekawie skomponowana biografia Henryka Arctowskiego, polskiego naukowca, badacza, który był geografem, geofizykiem, geologiem, meteorologiem, glacjologiem, a przede wszystkim polarnikiem. Jeżeli lubicie historię o podbojach biegunów, jeżeli lubicie historię o ludziach, którzy poszerzali nam znajomość świata, pokazywali różnorodność tego świata, to na pewno zainteresuje Was ta biografia Henryka Arctowskiego. I to by było na tyle. Opowiedziałam Wam dzisiaj o bardzo wielu książkach. Naprawdę nie potrafiłam się powstrzymać. Kiedy przygotowywałam pozycję na ten film, to cały czas dokładałam coś nowego, a praktycznie niczego nie odkładałam. Jestem świadoma tego, że jest dużo tych książek, ale też jestem świadoma tego, że zbliżają się długie jesienne wieczory, które będziecie spędzać prawdopodobnie w domu, na foteliku pod kocykiem i koniecznie z książką. Dlatego liczę na to, że wybierzecie sobie jakieś książki z tych, które dzisiaj Wam zaprezentowałam. I wiem, że są to książki, o których mało kto opowiada i mało kto je pokazuje, zatem być może mogą Was, moich obserwatorów i widzów, bardzo zainteresować. Polecam Wam bardzo serdecznie oglądanie moich pozostałych filmów i zapraszam Was tutaj już w przyszłym tygodniu, we wtorek o 18:00 na kolejne opowieści o książkach. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.